A ja bym się chciała z wami podzielić takim poselstwem, które jest na ten czas dla nas ważnym poselstwem. Ale zanim powiem wam, o co chodzi, zacznę od początku pewnej historii, z której ja wzięłam to objawienie. Jakieś niecałe 3 lata temu zrobiłam prawo jazdy, kupiłam samochód. Ten samochodzik tam sobie stoi na placu. I kiedy wsiadłam po raz pierwszy do tego samochodu, okazało się, ponieważ było sprowadzane z zagranicy, że wszystkie ustawienia, wszystkie komunikaty wyświetlają się po holendersku. No i trochę mi tam zajęło czasu, zanim doszłam, gdzie jest opcja wyboru języka, ale jak przeklikałam języki, które tam wtedy widziałam, to były jeszcze bardziej kosmiczne. Jak nie fiński, to jakiś chiński, więc doszłam do wniosku, dobra, niech będzie ten holenderski. I tak jeździłam. Nie rozumiałam tych komunikatów, domyślałam się częściowo, co one oznaczają, bo tam nie ma przecież bardzo dużo tych komunikatów, więc mówię, dobra, okej. Okay. Jeździłam tak przez 2,5, prawie 3 lata. Ale ostatnio, z racji tego, że zmienił się czas na zimowy, doszłam do wniosku, że zmienię sobie też na tym komputerku pokładowym, zmienię sobie godzinę na tą zimową, przestawię sobie ten zegar. I przy okazji, jak wchodziłam w ustawienia, weszłam raz jeszcze mimochodem w opcję języka. I to, co odkryłam, mnie zaszokowało. Bo kiedy raz jeszcze przeleciałam całą listę języków do wyboru, zgadnijcie, co tam znalazłam, na szarym końcu był język polski. I mówię, nie Boże, no, nie wierzę w ogóle, jak to jest możliwe. Przez przypadek odkryłam, że jest jednak język polski. To ja tu jeżdżę z holenderskim, domyślam się, co znaczą te komunikaty, a tu mam język polski. W ogóle jaka jazda. Oczywiście wysłałam do kilku osób też taką wiadomość, wesołą nowinę. Pośmialiśmy się z tego, jakim jestem nieogarem, fajnie. Ale wracam do domu i mówię, Boże, nie. Mi się takie rzeczy nie przydarzają, jestem zbyt poukładana. Jak mogłam coś takiego przeoczyć? I słuchajcie, i bardzo szybko wróciła do mnie zwrotka z tej sytuacji. I chcę wam dzisiaj mówić poselstwo dotyczące komunikacji. Zobaczcie to. Poprzyzwyczajaliśmy się przez długi okres czasu. Sami do siebie mówiliśmy w obcym, niezrozumiałym dla siebie nawzajem języku, czego symbolem jest ten język holenderski. Ale jest taka potrzeba, żeby wziąć się do pracy i wrócić do ustawień fabrycznych, do języka ojczystego, które prezentuje tutaj język polski. Ja teraz chcę wam to wyjaśnić i wytłumaczyć krok po kroku, co mam na myśli. Zacznijmy od początku. Niezrozumiały język to są wszelkiego rodzaju komunikaty, które mówimy do siebie nawzajem, które są niezrozumiałe dla odbiorcy. Z twojego punktu widzenia ty mówisz w sposób jasny, zrozumiały, klarowny, ale wielokrotnie dziwisz się, dlaczego twój rozmówca ciebie nie rozumie. Zobacz sobie to. Mówisz coś do człowieka, a on ci zadaje jedno pytanie, drugie, piąte. Ty się na to denerwujesz i mówisz, czemu tak mnie wypytujesz? Pyta cię, ponieważ cię nie rozumie, ponieważ nie mówisz w sposób jasny, ponieważ mówisz rzeczy w sposób zdawkowy. To ten człowiek z szacunku do ciebie, chcąc poznać twój tok myślenia, zadaje ci dodatkowe pytania, żeby cię zrozumieć i pojąć, co masz na myśli. O czym to świadczy? Że mówisz do niego w sposób niezrozumiały, tym niezrozumiałym językiem. Twoje komunikaty nie są dla niego czytelne, dlatego zadaje ci pytania. Albo czasami też zauważcie, że zdarzają się takie sytuacje, gdzie z kim sobie rozmawiacie, ktoś ci tam przytakuje, mówi ale widzisz taki obłęd i konsternację w jego oczach. Też cię nie rozumie. Ale z szacunku do ciebie albo z innego powodu po prostu ci przytakuje, bo nie chce ci sprawić może przykrości. Ale rozchodzicie się, no i jest taka konsternacja. Co to znaczy? Nie zrozumieliście się. Twój komunikat nie był dla niego jasny i zrozumiały. Dlatego tak się rzeczy mają. I teraz tak. Będę mówiła tylko i wyłącznie o tym, co obserwuję w naszym kościele, przy czym to poselstwo dotyczy też szerszego grona, więc chcę, żeby ono się tam pojawiło na YouTubie. Ale w pierwszej kolejności zajmiemy się nami, więc chcę wam podać kilka przykładów tego, co ja widzę, co ja dostrzegam, jeżeli chodzi o naszą komunikację. Oczywiście przykłady, które będę podawała, wymyśliłam sobie sama na potrzeby tego poselstwa, żeby nie było, że wiecie, zbieram materiał po prostu dowodowy bezpośrednio od was. Ale to, co widzę, co jest niezrozumiałym komunikatem, co jest niezrozumiałą mową, to wszelkiego rodzaju aluzje, to wszelkiego rodzaju domysły, niedopowiedzenia, komunikaty, które nie są ostateczne, gdzie są takie znaki zapytania, gdzie do końca nie rozumiesz, co ten nadawca, twój rozmówca ma na myśli. Wszelkiego rodzaju takie
podprogowe informacje, które są przekazane w tle na zasadzie domyśl się. Wiecie, że wszelkie domyśl się jest pochodną czarów? I wiecie, że ja od czasu do czasu to słyszę między nami i z tego trzeba spokutować. To jest niezrozumiały język, ponieważ ten człowiek, on do końca nie wie, o co ci chodzi. Kiedy przychodzi do ciebie i pyta się na przykład, o której jest jutro ewangelizacja, a ty mu mówisz, to ty jesteś w kościele i ty tego nie wiesz, to jak ty się interesujesz tym, co się tutaj dzieje? To jest podprogowo podana informacja, jesteś nieogarem, nie interesujesz się sprawami kościoła. To jest coś, co nie jest podane w sposób bezpośredni, ale tak jest podprogowo przekaz. Z tego trzeba spokutować. Nie powinniśmy w ten sposób komunikować ze sobą. To jest pierwszy przykład. Druga sytuacja jest taka, gdzie, i to jest ciekawe, czasami to słyszę też od żon, gdzie podają coś w żarcie, pewną informację, z pewną ironią, z pewnym szyderstwem, tylko w taki sposób, wiecie, żartobliwie. Oj, ty mój głuptawcku, tobie nigdy nic nie wychodzi, ha, 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 ha. Wszyscy się śmieją, natomiast tak naprawdę to jest też przekaz podprogowy. Bo jeżeli masz coś do kogoś, to mu powiedz prosto w oczy. Nie ściemniaj go, nie wyśmiewaj się w ten sposób. Bo kiedy ten człowiek na przykład powie, ale o co ci chodzi, to wiesz, jaka jest później reakcja? No się żartowałem. No nie wiem, czy żartowałeś, bo twój przekaz jest niejasny. Bo ty w jednym przekazie żartujesz, ale mówisz też coś bezpośrednio tego człowieka. Z tego też trzeba spokutować. Też to widzę u nas. To jest znowu ten obcy język, który nie pozwala na komunikację. Kolejna sprawa to wszelkiego rodzaju wypowiedzi, które są pozbawione składni logicznej, gdzie jedno nie wynika z drugiego. Gdzie na przykład ktoś ci mówi, o, poszedłbym do kina. No to mówisz, super, to się wybierzmy razem. Na to ten człowiek odpowiada, no ale ja nie lubię oglądać filmów. No to kurna, o co chodzi? Sam sobie zaprzeczasz w jednym komunikacie, podajesz dwie sprzeczne informacje. Jak mam się do tego odnieść? To jest niezrozumiały język. Wszelkiego rodzaju tego rodzaju komunikaty tak samo są do wyeliminowania. Albo druga sprawa, wszelkie takie wypowiedzi pozbawione argumentacji na zasadzie, mamo, mogę wyjść na dwór? Nie, ale dlaczego? Bo nie. Co to jest? Brak argumentacji. Albo na zasadzie, ale ja tak czuję. Ale argument, a co mówi prawda? Ale ja tak czuję. Ale wyjaśnij to. To tak samo jest niezrozumiały język. Słuchajcie, my naprawdę z tego korzystamy bardzo często. Ja to słyszę. I to jest do wyeliminowania. To jest do wyeliminowania. Zobaczcie, słowo mówi w ten sposób, że zakończenie sprawy jest ważniejsze niż początek. To, że mówisz, fajnie, dobrze, że się w ogóle odzywasz, ale zwróć uwagę na to, czy twój komunikat jest prosty, jest logiczny, czy tam nie ma jakichś właśnie aluzji, podprogowych informacji, czy ten rozmówca cię rozumie. To jest dla nas naprawdę ważne. Słuchajcie, ja jestem po filozofii. Jak chcecie się pobawić w zagadki, ja wam mogę przywieźć moją pracę magisterską, weźmiemy sobie chipsy, weźmiemy sobie kole, ja wam będę czytać, nie ma problemu. Ale zobaczcie, że ja pomimo 5 lat filozofii mówię do was w sposób prosty, logiczny, konkretny. Zauważyliście to? Komunikuję z wami w sposób bezpośredni. Tak powinniśmy ze sobą rozmawiać nawzajem. To jest istotne. I teraz tak, mówiąc, idąc dalej. Komplikacja, która jest w twojej duszy, jest widoczna poprzez to, w jaki sposób się wypowiadasz. Nie ma czegoś takiego, że jesteś powikłany wewnętrznie, pokręcony wewnętrznie i ty wypowiadasz się w sposób prosty i logiczny, w taki sposób klarowny, ostateczny. Nie ma czegoś takiego, bo jest napisane w ten sposób, że z obfitości serca mówią usta. Czyli tak jak masz w środku, to też w taki sam sposób komunikujesz na zewnątrz. No nie ma opcji, żeby było inaczej. Więc pomimo tego, że naszych dusz nie widać, tak jak widać nasze fizyczne ciała, to powiem wam tak, nasze dusze słychać. Nie widać, ale słychać nasze dusze w naszych komunikatach, w naszych wypowiedziach. Jeżeli chcecie zrewidować swój stan, swoich dusz, mówcie,
Mówcie do siebie. Ja pamiętam, jak Artur, kiedy robiliśmy naszą terapię, zadał mi taką pracę domową, na ten czas bardzo trudną zresztą dla mnie, i powiedział do mnie, abym sama do siebie na głos wypowiadała różne treści, różne opinie na różne tematy, na swój temat, na temat różnych ludzi, Boga i tak dalej, abym mówiła o swojej przeżywalności, o swoich planach, o swoich myślach, żebym werbalizowała to wszystko, nawet sama do siebie, bo ja sama mieszkałam. I wiecie co? Ja zaczęłam słuchać tego, co mówię, i ja się przeraziłam, ponieważ w mojej głowie to brzmiało bardzo fajnie. Ale kiedy zaczęłam wyswobadzać pewne moje myśli na zewnątrz w postaci słów, to okazywało się tak właśnie, że tam jest chaos, że tam są lęki, że tam jest niewiara i tak dalej, i tak dalej. Więc możesz sam zrewidować bardzo łatwo swój stan na podstawie tylko tego, że otworzysz swoje usta. I naprawdę do tego nie trzeba żadnego oglądu proroczego. Posłuchaj sam siebie, albo posłuchaj swojego brata czy siostry. Dużo na tej podstawie już będziesz wiedział. I teraz tak. Są cztery przestrzenie, które są generalnie związane z komunikacją. Jeżeli występuje jakikolwiek bloker, jakikolwiek błąd, bądź jest jakaś taka sytuacja, że tam jest brak, coś tam się nie rozwinęło tak jak należy, to będzie to miało wpływ ostatecznie na twoją komunikację. I pierwsza przestrzeń to jest przestrzeń twojego umysłu. Bo jeżeli tam jest coś niepoukładane, jeżeli tam coś nie hula tak jak należy, to będzie tak, chaos w wypowiedziach, nie będzie związku przyczynowo-skutkowego, nie będzie argumentacji logicznej, te rzeczy się nie będą składały w całość. Ta wypowiedź wielowątkowa, nic z tego nie będzie wynikało. Więc jeżeli jest jakikolwiek problem na poziomie umysłu, to jest to słyszalne właśnie w takiej postaci. Druga przestrzeń jest związana z przeżywalnością emocjonalną. Jeżeli tutaj jest coś nie tak, to też to słychać w wypowiedziach, bo te wypowiedzi, one są jałowe, one są jak czytanie wiadomości, komunikatów w telewizji. One są pozbawione tego ubarwienia przeżywalności. Taka osoba, która sama nie przeżywa pewnych rzeczy, ona też nie będzie wyswobadzała tego w postaci swoich słów. I na przykład nie powie czegoś takiego, bardzo za tobą tęskniłem, dawno cię nie widziałem, dobrze, że już jesteś na przykład, tak? Albo nie powie czegoś na takiej zasadzie, pięknie dzisiaj wyglądasz, patrzę na ciebie i się zachwycam. Bo to jest już jakiś przekaz związany też z przeżyciem tego człowieka. Taka osoba powie, że fajnie ci widzieć. Nie powie pewnych rzeczy dalej. Nie pociągnie tematu. Z uwagi na to, że pewnych rzeczy nie przeżywa, albo uważa, że ta emocjonalność nie jest istotna w tych wypowiedziach, ale to ona buduje więzi i relacje. Pozwala nam poznać drugiego człowieka głębiej. I to jest bardzo ważne. Więc jeżeli jest tutaj jakikolwiek problem, jest to słyszalne. Trzecia przestrzeń jest związana z samoakceptacją i z samooceną. Jeżeli jesteś w miejscu poniżenia, słychać to w twoich komunikatach. Albo w tych komunikatach się będziesz umniejszał i nie będziesz mówił o sobie, natomiast będziesz mówił na pytanie, co u ciebie słychać. Opowiesz mi o swoim psie, o swojej rodzinie, gdzie byłeś na zakupach, ale nie dowiem się niczego o tobie. Albo w drugą stronę. Wpadniesz w słowotok i będziesz mówił non-stop o sobie. Wynika to również z tego, że masz tam w środku niepoukładane. Albo też możesz używać bardzo często, zresztą tak jest, używasz pewnych tak zwanych hiperbol, czyli na przykład mówisz w ten sposób. Nikt mnie nie lubi, wszyscy coś do mnie mają, no ale co to znaczy? Wszyscy, czyli kto? Wszyscy w kościele, wszyscy w mieście, wszyscy w kraju, wszyscy w kosmosie. Kto to ci wszyscy? Zdarza się tak naprawdę, ja to słyszę. To jest słyszalne na tym poziomie. I jest jeszcze kolejna przestrzeń, jest związana ze stosunkiem do innych ludzi. Jeżeli boisz się innych ludzi, to słychać. Słychać w jaki sposób? Ponieważ twoje przekazy są z taką podwójną gardą. Ty się boisz. Boisz się uzewnętrzniać i twoje komunikaty są agresywne, na zasadzie, co u ciebie słychać, a co się interesujesz. Nie? Od razu jest po prostu w ogóle kontra. A co ci to obchodzi? Dlaczego się pytasz? Albo to są komunikaty bardzo takie zamknięte.
mówisz tak, nie, ale nie rozwijasz tych treści, nie mówisz nic więcej, nie chcesz mieć żadnej interakcji z tym drugim człowiekiem, boisz się, dlatego mówisz tylko tyle, co jest minimum, po prostu. I to na tym też poziomie masz wszelkiego rodzaju właśnie aluzje, informacje podprogowe, niedopowiedzenia, te wszystkie teksty na zasadzie domyśl się, to tutaj, to wynika z lęku. To są głęboko osadzone rzeczy. I teraz zauważ, że właśnie tak jak masz w duszy, to tak komunikujesz. I to jest słyszalne. Dlatego weźcie to pod uwagę i wykorzystując obecny czas, w którym jesteśmy, po prostu zróbcie odpowiednią pracę. Tylko nie na takiej zasadzie, że teraz ja będę się inaczej wypowiadał. To jest ważne, oczywiście, że to jest ważne, ale zwróćcie uwagę, że skoro prawda Boża mówi w ten sposób, że z obfitości serca mówią usta, to żeby realnie zmienić swój język i swoją formę komunikatu, my musimy sięgnąć głębiej do naszych dusz i zobaczyć, co tam jest do poukładania, co tam jest do uzdrowienia, co tam musi powstać na przykład. To trzeba tam sięgnąć, tam wykonać pracę, a owoc będzie słyszalny w twoich komunikatach. Więc to w ten sposób musimy zrobić. I teraz tak, dlaczego to jest dla nas ważne w tym czasie? Bo zauważcie, że przez to, że nie potrafimy się ze sobą komunikować, ta komunikacja jest żadna albo niepełna, bardzo często dochodzi między nami do sprzeczek, nieporozumień, do takich sytuacji, gdzie ktoś coś nawalił, później ktoś ma pretensje, ktoś się nie zrozumiał, coś tam nie wypaliło albo coś się wydarzyło z uwagi na co? Bardzo często z uwagi na ten brak komunikacji właściwej. Później wszyscy mają do siebie pretensje, że kurczę, kabli nie ma na ewangelizację. A poinformowaliście się nawzajem, żeby to sprawdzić? W ogóle ktoś się tym zajął? Wiecie, o co chodzi? To wielokrotnie z tego to wynika. I później gromimy diabła, bo chaos, bo coś. Nie, my się nie potrafimy komunikować. Artur zrobił już dawno temu warsztaty dotyczące komunikacji, ale dla wielu nas to wtedy był po prostu event kościelny. Ale jest teraz ten moment, że trzeba sobie odświeżyć pewne treści i wrócić po prostu do tego tematu raz jeszcze. I drugi powód, dla którego ważny jest ten temat obecnie, ponieważ są takie osoby między nami, które bardzo by chciały wejść w głębokie relacje. Braterskie, przyjacielskie, małżeńskie, ale nie mogą i cierpią. Z uwagi na co? Z uwagi na to, jak komunikują, jakie mają przekazy. Bo jeżeli jesteś człowiekiem, który na przykład mówi w sposób pozbawiony argumentacji logicznej, to na podstawie zasady, że głębia przyzywa głębię, będziesz miał wokół siebie ludzi, którzy będą komunikowali tak jak ty. I ty nie pójdziesz dalej i nie sięgniesz niczego więcej niż tylko to, co sam prezentujesz. I taki człowiek, który nie mówi składnie logicznie, w konfrontacji z człowiekiem, który jest logikiem, to oni się po prostu w ogóle nie... Oni się naprawdę pobiją. Nie będą mogli się dogadać, ponieważ ten człowiek, który mówi logicznie, co drugie zdanie będzie mu przerywał i mówił, ale zaargumentuj, ale powiedz mi, skąd to wziąłeś. A tamten się będzie denerwował, że ten go wypytuje o szczegóły. Jak budować relacje w czymś takim? Jeżeli jeden człowiek przeżywa bardzo mocno emocjonalnie, nie ma problemu z tym, jest bezpośrednio otwarty, a drugi jest na tym poziomie zblokowany, jak oni mają się porozumieć? Jeden będzie mówił o przeżywalności, a drugi będzie tym skonsternowany, będzie zawstydzony, nie będzie wiedział, jak się w tym odnaleźć, będzie uważał, że to jest głupie. Jak oni mają nawiązać relacje? No nie ma możliwości. Dlatego mówię, że są osoby, które w związku z tym cierpią, ale dojdziesz tylko do tego miejsca, w którym sam jesteś i tylko taką nawiążesz relację i tylko taki będzie poziom tej komunikacji. Dlatego mówię, wykorzystajmy ten czas. Amen.